Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim pierwszym odcinku z cyklu Windows poradniki. Moi drodzy, w tym poradniku chciałbym pokazać wam, jak rozwiązać problem z usługą Windows Update. Ponad rok temu, kiedy Microsoft udostępnił nam bezpłatną możliwość migracji do systemu Windows 10, postanowiłem przesiąść się na ten system operacyjny, ale po roku czasu użytkowania z pewnych powodów zdecydowałem się jednak na powrót do systemu Windows 7. I tutaj pojawiła się pewna dość dla mnie niemiła niespodzianka, ponieważ okazało się, że po sformatowaniu dysku i po instalacji czystego systemu Windows, oczywiście z oryginalnej płytki, usługa Windows Update nie działa. Kiedy próbowałem zaktualizować system, cały czas miałem informację, że trwa wyszukiwanie aktualizacji przez system Windows i na tym generalnie rzecz biorąc ta usługa zakończyła swoje działanie. Cały czas jeden i ten sam komunikat, czekałem 4 godziny, myślałem, że po prostu wymaga to więcej czasu. Postanowiłem, że na drugi dzień zostawię tą usługę na cały dzień. Tak też zrobiłem, 14 godzin czekania, nadal miałem informację, trwa wyszukiwanie aktualizacji przez system Windows. Z początku myślałem, że jest to problem związany z serwerami Microsoftu. Postanowiłem, że poczekam tydzień i będę normalnie użytkował sobie system, licząc na to, że problem rozwiąże się samoistnie. Natomiast okazało się, że po tygodniu czasu ani system nie podawał mi informacji, że znalazł jakieś aktualizacje, ani ja również tych aktualizacji ręcznie przez tą usługę Windows Update wyszukać nie mogłem. W związku z tym zainteresowałem się tym problemem i po przewertowaniu dziesiątek różnych stron, forów, różnych portali znalazłem kilka ciekawych sugestii, które postanowiłem wprowadzić i okazało się, że problem z systemem Windows Update u mnie na moim systemie został całkowicie rozwiązany. W związku z tym postanowiłem nagrać poradnik, w którym pokażę wam, jak ja rozwiązałem ten problem z systemem Windows Update, bo oczywiście jest to problem nie tylko jakichś tam poszczególnych kilku użytkowników, ale jest to problem naprawdę, który mają setki tysięcy użytkowników systemu Windows. Nie wiem, czy na całym świecie, na pewno w Polsce. W związku z tym te sugestie, te porady, które ja wyczytałem i które wprowadziłem, które mi pomogły, liczę na to, że w tym poradniku pomogą również i wam. Moi drodzy, pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, oczywiście, żeby naprawić system Windows Update, wymaga to jednak troszeczkę wysiłku. Pierwszą rzeczą, którą musicie zrobić, musicie sprawdzić sobie, jaki macie system operacyjny, czyli ile bitowy. Tak? Jeśli macie system 32-bitowy, aktualizację musicie sobie wgrywać pod system 32-bitowy. Jeśli 64-bitowy, szukacie aktualizacji pod właśnie wasz system. Drugą sprawą, którą musicie sprawdzić, jest to kwestia, czy w waszym systemie jest automatycznie wgrany Service Pack 1 dla systemu Windows 7. To jest ważne, ponieważ żeby naprawić problem z Windows Update, Service Pack musi być wgrany. Starsze wersje systemu Windows, jeśli macie oczywiście oryginalne, na płytce, płytka nie zawierała od razu Service Pack 1. Ten Service Pack 1 trzeba sobie osobno dograć. Natomiast jeśli macie płytkę już od razu z Service Pack 1, w tym momencie aktualizację Service Pack możecie sobie na spokojnie pominąć. Jeśli wasz system operacyjny nie posiada Service Pack 1, musicie w tym momencie wejść sobie na stronkę Microsoftu. Oczywiście wszystkie linki, które tutaj wam teraz zamieszczam, które wam prezentuję, będziecie mieli w opisie tego filmiku. Wszystko po kolei wam ładnie tutaj posegreguję. Takie czynności, w jakich kolejności musicie sobie tę aktualizację wykonać. Zatem pierwszą rzeczą sprawdzamy sobie, czy mamy Service Pack. Jeśli tego Service Pack nie mamy, wchodzimy sobie na tą stronkę, którą wam podałem. Tutaj macie dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008. Oczywiście wybieramy sobie język systemu, klikamy opcję pobierz i tu, moi drodzy, wybieramy sobie aktualizację, którą mamy na nasz system operacyjny. Z uwagi na to, że ja działam oczywiście na systemie 64-bitowym, aktualizację pobieram na system 64-bitowy, jeśli ktoś ma 32-bitowy, to najprawdopodobniej jest to dokładnie ta aktualizacja, tak? Windows 6.1, x86 jest to oczywiście odpowiednik 32-bitowego systemu operacyjnego. W przypadku 64-bitowych systemów pobieramy sobie dokładnie tą aktualizację. Jeśli mamy już wgrany Service Pack 1, w tym momencie oczywiście restartujemy później komputer, zresztą komputer nas o to poprosi. Po pełnym wgraniu, zaktualizowaniu, restarcie komputera przechodzimy sobie na stronkę, którą wam teraz podaję i musimy sobie wgrać aktualizację z obsługi stosu dla Windows 7
i Windows Server 2008 z kwietnia 2015. Dlaczego to jest ważne? Ja Wam za chwilkę to powiem, ponieważ będzie to związane z kolejną aktualizacją. Żeby to wgrać, oczywiście wchodzimy na stronę kolejną, którą macie również w opisie tego poradnika. Przechodzicie sobie do stronki, jak uzyskać tą aktualizację i tutaj wybieracie odpowiednią aktualizację. Tak, jeśli macie system 64-bitowy, to wybieracie sobie tą opcję drugą. Jeśli macie system 32-bitowy, to w tym momencie wybieracie sobie tą aktualizację pierwszą. Tak? Pamiętajmy oczywiście o tym, że po tej aktualizacji, podobnie jak po aktualizacji każdej, jaką wgrywamy, musi nastąpić reset komputera. Tak? Aktualizujemy, wprowadzamy aktualizację, instalujemy i aktualizujemy komputer. Kolejną rzeczą, moi drodzy, którą musimy zrobić, jest to kolejna aktualizacja. Kolejna aktualizacja, która jest aktualizacją pakietu zbiorczego dla systemu Windows 7 z dodatkiem SP1. Ja tu sobie wszystko oczywiście tutaj zamieściłem w opisie. Service Pack 1, poprawka KB302-20-369, aktualizacja stosu, plus zbiorczy pakiet aktualizacji, to jest właśnie ten, który Wam teraz prezentuję, oznaczony numeracją KB312-5574. Tą aktualizację również musimy sobie wgrać po aktualizacji stosu. I teraz przechodzimy sobie do zagadnienia, dlaczego ta aktualizacja stosu była wymagana po instalacji. Ja już tu Wam za chwilkę dokładnie to powiem, tylko momencik. Po instalacji Service Pack 1. Jak uzyskać ten pakiet zbiorczy? I tutaj mam informację. Aby zastosować tę aktualizację, należy zainstalować. I teraz do tej aktualizacji wymagany jest Service Pack 1, czyli to, o czym Wam mówiłem, co musicie sprawdzić, czy macie automatycznie zainstalowane z płytki systemu operacyjnego lub ręcznie, jeśli tego nie macie. I dodatkowo jest potrzebny stos obsługi aktualizacji z kwietnia 2015 dla systemu Windows 7. I to jest, moi drodzy, właśnie ta aktualizacja obsługi stosu, o której Wam wcześniej wspomniałem. Ona jest wymagana do instalacji tej aktualizacji, tak, zbiorczej aktualizacji pakietu zbiorczego Windows 7 oznaczonego właśnie numerem KB312-5574. Oczywiście ten pakiet zbiorczy później instalujemy, czyli Service Pack 1 pierwsza sprawa, aktualizacja obsługi stosu druga sprawa, pakiet zbiorczy aktualizacji do systemu Windows 7 to jest trzecia sprawa. Schodzimy sobie na dół. Tutaj na dole będziemy mieli informację, że aby uzyskać ten pakiet, przechodzimy do wykazu usługi Windows Update. Zaznaczamy sobie tą opcję i automatycznie mam możliwość pobrania. System 64-bitowy to jest oczywiście to aktualizacja systemu Windows 7 dla komputerów z procesorami x64. Natomiast w wersji 32-bitowej najprawdopodobniej będzie to opcja pierwsza, tak? Bo to dotyczy oczywiście to drugie systemu Windows Server. Jeśli mamy wgrany już Service Pack 1, aktualizacja stosu, mamy wgrany również pakiet zbiorczy aktualizacji, ostatnią rzeczą tak naprawdę, którą musimy wgrać, oczywiście po restartowaniu komputera, bo po tej aktualizacji również wymagany jest restart komputera, przechodzimy sobie do kolejnej stronki i jest to aktualizacja, pakiet zbiorczy aktualizacji do poprzedniego, można tak powiedzieć, do poprzedniej aktualizacji i on już jest z lipca 2016 dla systemu Windows 7. Ten pakiet zbiorczy jest on oznaczony numeracją KB317-2605. Możecie sobie oczywiście też to indywidualnie wyszukać. Linka bezpośredniego również do tej aktualizacji macie. Jeśli te trzy aktualizacje wcześniejsze wykonaliście, instalujecie dokładnie ten pakiet zbiorczy aktualizacji z lipca 2016 i jest to już ostatni update, ostatnia aktualizacja, którą musicie wykonać w systemie Windows 7. Następnie restartujecie komputer i, moi drodzy, jeszcze będzie trzeba wykonać jedną bardzo ważną rzecz. Zanim jednak do niej przejdziemy, chciałbym Wam nadmienić, że na forum również wyczytałem informację, że możemy resetować sobie system, usługę Windows Update. Resetowanie systemu jest opisane na stronie Microsoftu dokładnie pod tym linkiem, natomiast ja tych czynności nie wykonywałem i one były dla mnie zbędne. Zainstalowanie tych aktualizacji, wykonanie jeszcze tego, o czym Wam za chwilkę powiem, całkowicie rozwiązało problem, ponieważ od razu po restarcie komputera włączyłem sobie usługę Windows Update, wyszukiwało i po dosłownie kilkunastu minutach automatycznie wczytało mi wszystkie aktualizacje, które jeszcze są dostępne dla mojej wersji systemu operacyjnego.
W związku z tym, jeśli komuś z Was by nie zadziałał ten sposób, który mówię, może sobie jeszcze zerknąć do tego artykułu. Tu mamy dokładnie informacje, jak zdecydować składnik usługi Windows Update, natomiast wydaje mi się, że dla większości użytkowników, bo tak jak to było dla mnie, te czynności są zupełnie niepotrzebne. Wystarczy, że wykonacie tylko to, co przekazałem, co opisałem po kolei, tak, i wszystko inne powinno automatycznie nam się już rozwiązać. Problem z aktualizacją z systemu powinien nam się rozwiązać. Moi drodzy, bardzo ważna rzecz przed aktualizacją. Pamiętajcie o tym, ponieważ na początku odcinka Wam tego nie powiedziałem. Ważne jest to, żeby po pobraniu pliku, bo oczywiście każdy z tych plików, Service Pack czy jakikolwiek inny sobie pobieramy, po pobraniu tych plików zatrzymać koniecznie usługę WASERF. Jak to działa, dlaczego musimy to zatrzymać? Moi drodzy, żeby znaleźć tą usługę, klikamy sobie Ctrl Alt Delete, wybieramy sobie, uruchamiamy sobie menadżera zadań, wchodzimy sobie w usługi, dokładnie ta zagładka, którą tutaj mamy, i przed uruchomieniem pobranego pliku z daną aktualizacją, każdego pliku, pamiętajcie, bo to jest bardzo ważne, każdego pliku musimy koniecznie zatrzymać usługę WASERF, dokładnie znajdującą się w dziale usługi. Robimy to w ten sposób, że klikamy prawym przyciskiem myszki i używamy opcji zatrzymaj usługi. Zatrzymaj usługę. Oczywiście upewnimy się, czy ta usługa jest zatrzymana. Czasem ta usługa daje nam, rzuca nam taką niespodziankę, że po prostu mimo, że ją zatrzymujemy, ona jest cały czas uruchomiona. Wystarczy kliknąć to 2 lub 3 razy i ta usługa nam już skutecznie się zatrzyma. W związku z tym zwróćmy na to uwagę. Tak, klikamy sobie w WASERF, zatrzymaj usługę i w statusie musimy mieć, tak jak tutaj, usługę zatrzymaną. To jest konieczne, żeby aktualizację z plików grać. Dlaczego? Otóż, moi drodzy, dlatego, że jeśli tego nie zrobimy, to podczas uruchomienia danego pliku z aktualizacją cały czas będziemy mieli informację, że jest wyszukiwanie usługi w systemie Windows Update. Czyli niejako ten plik najprawdopodobniej, tak wnioskuję, bo nie jestem jakimś specjalistą od systemu Windows, natomiast tak wnioskuję, że on się łączy z tą usługą, a jako, że ta usługa jest zbugowana, przy instalacji tego pliku, podobnie jak przy aktualizacji systemu przez usługę Windows Update, cały czas będziemy mieli informację wyszukiwania aktualizacji. Jeśli chcemy tego uniknąć, w tym momencie musimy zatrzymać tą aktualizację, tą usługę WASERF i dopiero wtedy uruchomić plik. I dopiero wtedy ten plik nam się uruchomi jako instalator. Tak? Zamiast wyszukiwać, to automatycznie nam się uruchomi instalacja danej aktualizacji. Jeśli tego nie zrobimy, podobnie jak w systemie Windows Update, cały czas będzie wyszukiwanie aktualizacji. Usługę WASERF musimy zatrzymywać za każdym razem, kiedy uruchamiamy daną aktualizację. Czyli jak uruchamiamy Service Pack 1, jak uruchamiamy pakiet zbiorczy, jak uruchamiamy aktualizację stosu, za każdym razem przed uruchomieniem pliku pamiętajmy o tym, żeby właśnie zatrzymać tą usługę, tak? Zatrzymujemy usługę, dopiero uruchamiamy. Jeśli zapomnimy ją zatrzymać, nic się tak naprawdę nie stanie, natomiast po uruchomieniu, jeśli widzimy, że cały czas mamy wyszukiwanie tych aktualizacji, wchodzimy sobie w Ctrl Delete, zatrzymujemy usługę podczas działania instalatora i w tym momencie instalator nam wyrzuci błąd. Jeśli nam wyrzuci błąd, to oczywiście potwierdzamy, zamykamy, uruchamiamy oczywiście tą usługę jeszcze raz, tak? Zatrzymujemy, oczywiście w sensie usługę, czyli wchodzimy w tą zakładkę. Zatrzymujemy wtedy WASERF exe, sprawdzamy, czy mamy status zatrzymany i jeszcze raz uruchamiamy daną aktualizację. W tym momencie aktualizacja już przebiegnie nam bez żadnego problemu. Moi drodzy, pamiętajmy oczywiście o tym, że po każdej aktualizacji, to jest ważne, po każdej aktualizacji musimy sobie zrestartować system. Czasem nas system może o to poprosić, nawet jeśli nas o to nie poprosi, to jednak warto to zrobić, tak żeby była pewność, że aktualizacja się wgrała poprawnie. W związku z tym kolejność jest ważna. Pamiętajmy, Service Pack 1, następnie aktualizacja stosu, pakiet zbiorczy aktualizacji, tak, i później poprawka do pakietu zbiorczego. Jeśli konieczne Windows Update Diagnostic, u mnie to konieczne nie było, wydaje mi się, że u Was też nie będzie. I moi drodzy, ostatnią rzeczą, którą robimy, którą musimy zrobić, lepiej nie sprawdzać jeszcze aktualizacji. Nie wiem, czy to będzie miało wpływ, bo tak jak Wam powiedziałem, nie jestem specjalistą od tych spraw. Natomiast ja sobie w ten sposób rozwiązałem i taki poradnik Wam przedstawiam. Kolejną rzeczą, którą robimy, którą musimy zrobić, wchodzimy sobie po wszystkich aktualizacjach, po wykonaniu wszystkich aktualizacji, wchodzimy sobie w mój komputer, wchodzimy sobie w dysk C,
wchodzimy sobie w katalog Windows i moi drodzy, usuwamy lub zmieniamy nazwę katalogu Software Distribution. Software Distribution jest katalogiem, w którym właśnie system sobie generuje ten folder podczas sprawdzania aktualizacji. Jeśli chcemy zachować ten folder z jakichś powodów, możemy sobie go zmienić nazwę, na przykład dodać sobie kopia. Jak najbardziej oczywiście wtedy nie usuniemy tego katalogu, go sobie zachowamy. Natomiast ja usuwałem ten katalog niejednokrotnie, żadnego z tego tytułu problemu nie mam. System mi automatycznie ten katalog przywraca w momencie wyszukiwania aktualizacji. Także usuwamy sobie lub zmieniamy nazwę Software Distribution, cały katalog sobie usuwamy lub zmieniamy nazwę i wtedy uruchamiamy system Windows Update. Moi drodzy, te czynności, które Wam przedstawiłem, całkowicie rozwiązały problem u mnie z aktualizacją systemu Windows. Moja wersja systemu Windows jest 64-bitowa. Płytka, którą mam oczywiście oryginalną, zawierała w sobie, dokładnie nie zawierała w sobie dodatku Service Pack 1, więc dodatek sobie musiałem ręcznie wgrać. Natomiast wydaje mi się, że jeśli ktoś ma ten dodatek, to wystarczy tylko wgrać aktualizacje, które Wam podałem później. Czyli jeszcze raz, w podsumowaniu, oczywiście będziecie mieli te linki wszystkie zamieszczone w opisie filmiku. W podsumowaniu najpierw instalujemy Service Pack 1, instalujemy poprawkę KB 302-302-03-69. To jest aktualizacja stosu, potem zbiorczy zestaw aktualizacji do kwietnia 2016, poprawka KB 312-5574. No i moi drodzy, poprawka KB 317-2605 z aktualizacjami z lipca 2016. Następnie, oczywiście przy każdej aktualizacji zatrzymujemy usługę przed uruchomieniem każdej aktualizacji w WSERF. Po aktualizacji restartujemy komputer i następnie usuwamy katalog Software Distribution w katalogu C Windows. Te czynności sprawiły, że po uruchomieniu usługi Windows Update już ta aktualizacja bez problemu mi się pobierają i do tej pory nie mam żadnego problemu. Także moi drodzy, jeśli komuś z Was pomogłem, to zachęcam do tego, żebyście to napisali w komentarzu, tak? Oczywiście dużo takich już informacji, pewnie poradników powstało, natomiast postanowiłem się z Wami podzielić tą informacją, ponieważ jest to jeszcze dla wielu osób niejasne. Nie każdy jeszcze przeszedł z powrotem na system Windows 7, no ja akurat zdecydowałem się sobie powrócić z systemu Windows 10. Jeśli ktoś z Was powróci i będzie miał taki problem, bo tak jak Wam powiedziałem, problem ten występuje nawet na czystej instalacji systemu Windows u dziesiątków użytkowników, to w tym momencie te aktualizacje, które Wam wymieniłem, powinny bez problemu Wam rozwiązać problem i wydaje mi się, że zarówno w systemie 64-bitowym, jak to jest u mnie, jak i ewentualnie dla osób, które korzystają z 32-bitowego systemu Windows, oczywiście po instalacji odpowiednich aktualizacji dla danej wersji systemu Windows. Także moi drodzy, dziękuję za oglądanie. Jeśli się odcinek podobał lub pomógł Wam, zachęcam do tego, żebyście dali łapkę w górę. No i do usłyszenia w kolejnym cyklu serii Windows poradniki. Także trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.